Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś będzie o pięciu najgorszych władcach Polski w historii. Numer jeden to jest bezapelacyjny tytuł. To jest Jan II Kazimierz Waza. Urodzony w 1609 roku, zmarł w 1672 roku jako jedyny z polskich monarchów dobrowolnie abdykował w 1668 roku. Był przyrodnim bratem Władysława IV Wazy. Tron objął w 1648 roku. Był postacią nietuzinkową. Był kardynałem zanim został Polskim królem, awanturnikiem. Był osobiście odważny, jednak politykiem był tragicznym. Nie potrafił sobie poradzić z okolicznościami, które dla wielu władców mogły być takim. Taką podstawą, takimi schodami do wielkości, dla niego były po prostu zejściem do klęski. Zaczęło się od tego, że nie potrafił sobie poradzić z powstaniem Chmielnickiego, które zastał, gdy zostawał polskim królem. Do tego doszedł konflikt ze Szwedami. Nie potrafił w porę. Wyzbyć się roszczeń do tronu Szwecji, czym dał pretekst do najazdu Karola Gustawa na Polskę, na Rzeczpospolitą. To był początek problemów. Równolegle trwała też wojna z coraz ostrzej napierającym cesarstwem, carstwem moskiewskim, to za przez jego błędną politykę uniezależniły się Prusy, które później skoczyły Rzeczpospolitej do gardła. To były słynne traktaty walawsko-bydgoskie, które dały niezależność, suwerenność Prusom na terytorium. Bilans dwudziestoletnich rządów Jana Kazimierza był po prostu katastrofalny. Ktoś może powiedzieć, że takie były okoliczności, ale jak już wspominałem, przede wszystkim miał fatalny charakter. Nie, miał, nie potrafił budować koalicji. Był człowiekiem konfliktowym. Bardziej interesował go interes dynastyczny niż dobro kraju. Próbował... Zapewnić tron francuskiemu kandydatowi. Tutaj próbował różnych kombinacji. Był gotów nawet abdykować, właśnie po to, żeby zrobić miejsce dla francuskiego księcia. Był narwany, był taki, był raptusem po prostu. Nie potrafił za rzeczy, które robił, nawet jak były słuszne, to nie doprowadzał ich do końca. Nie był w stanie zbudować Silnego zaplecza. Tak naprawdę sterowała nim żona Maria Ludwika Gonzaga, którą odziedziczył po bracie. Ta, tak naprawdę, z dużym dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że była po prostu francuską agentką. Do, to za jego końcówki rządów doszło też do jednego z rokoszy, który, które skutkowały po prostu fatalnym, fatalnym po prostu już dobiciem bardzo osłabionego państwa po Potopie Szwedzkim. Trzeba Państwu wiedzieć, że Potop Szwedzki zrujnował Polskę znacznie gorzej, w zakresie materialnym, jak też w zakresie ubytku ludności, niż II wojna światowa. Tu mówimy o stracie ludności rzędu 30% i znacznie większemu zniszczeniu miast, zniszczeniu też rabunków. Tak. Majątku państwowego, jak też prywatnego. W zasadzie nic nie można dobrego powiedzieć o rządach Jana Kazimierza. Poza tym, że skrócił je abdykując. Na nieszczęście jego następca zajmuje kolejne tutaj miejsce. Mowa o Michale Korybucie Wiśniowieckim, który rządził krótko. Bo zaledwie 4 lata jako Michał I1669-1673 i w zasadzie to, że te rządy były krótkie, to jest to, co można dobrego o nich powiedzieć. Paweł Jasienica kiedyś złośliwie pisząc o nim Lech Leon Bejner w Rzeczpospolitej. Obojga narodów zauważył, że znał siedem języków obcych, ale w żadnym z nich nie miał niczego ciekawego do powiedzenia. To jest to jest taka osoba, która. Nie jest jakoś specjalnie kojarzona w polskiej historii, natomiast to były stracone cztery lata. Był fatalnym zarządcą, w zasadzie skonfliktowanym też ze wszystkimi. Wybrano go trochę przez przypadek. W zasadzie przez te cztery lata po prostu w żaden sposób nie polepszył polskiej pozycji. W 1672 roku wobec zagrożenia tureckiego ratyfikował zrzeczenie się zwierzchności polskiej nad Prusami, no czym pogorszył jeszcze polską pozycję, bo no Polacy później bezskutecznie za rządów Jana III Sobieskiego próbowali odzyskać kontrolę i władztwo nad Prusami. Miał, nie poradził sobie zarówno z Rosją, nie poradził sobie z Turcją. Sobieski, który był wodzem wybitnym, wygrywał bitwy w tamtym czasie i te bitwy później dały mu tron. Natomiast sam Michał Korybut Wiśniewiecki tak naprawdę no, nie miał kompletnie pomysłu po prostu na Polskę. Nie miał pomysłu na, na nic. No, to jest. został zapamiętany jako człowiek, który doprowadził do tego, że Rzeczpospolita Polska podpisała pokój haniebny w Buczaczu, który czynił z niej tureckiego lennika. Ten traktat jest uważany za najbardziej haniebny traktat w dziejach Rzeczpospolitej. Turcy zajęli Kamienic Podolski, podeszli pod Lwów w każdym razie nawet te postanowienia tego, tego traktatu, zamiast otrzeźwić ludzi, którym zależało na ojczyźnie, tak naprawdę z, 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 szlachta się zbuntowała i próbowała go po prostu obalić. No to był taki już początek generalnego upadku w tej, tej znaczy Polski jako, jako państwa. Szlachta postanowiła go bronić przeciwko tym zakusom, aby go odwołać. Zawołano, za, zawiązano nawet konfederację w 1672 roku pod Gołębiem. Jednym z postulatów jej było w ukaranie Sobieskiego za ataki na nieudolnego króla. Tak naprawdę te lata, te kilka lat rządów po prostu upłynęły pod znakiem walki z królem, który nie miał żadnej wizji, nie chciał nic osiągnąć, krótko mówiąc, wegetował. Dlatego jak na przykład zapytać studentów, czasem także nawet maturzystów, to wiele, wielu z nich nie potrafi w ogóle nawet umiejscowić w czasie tego króla, czteroletniego Michała Korybuta Wiśniewickiego pomiędzy Janem Kazimierzem a prawidłowo Janem III Sobieskim. Trzecim monarchą, który był bardzo takim no, zasługującym na miano jednego z najgorszych władców jest August III, syn Augusta II, Mocnego. To były trzy zmarnowane dekady. Trzy dekady, podczas których Polska stoczyła się do roli niemalże województwa rosyjskiego. O jego warholstwie i głupocie, lenistwie po prostu pisano całe tomy. Zarzucano mu nawet takie historyjki, że rzekomo z nudów zajmował się strzelaniem do psów. Był podobno w ogóle niezainteresowany sprawami państwa. Politykę traktował jako złą konieczność. Podobno starał się. Interesować finansami państwa tylko wtedy, kiedy zadawał pytania, czy w skarbce są jakieś pieniądze, które można wydać. Jego wczesny główny minister, Henryk Brych, odpowiadał zawsze, że tak, panie, mamy pieniądze. I na tym się. Troski Augusta Sasa zamykały. Próbował podobno w pewnym momencie w latach 1740-42 sięgnąć po e, Śląsk razem z Prusami, natomiast tak naprawdę poniósł tylko koszty, osłabił i tak słabe państwo. Prusy się nie zamierzały z nim podzielić żadnymi zyskami z tych wojen. E, nie miał żadnych sukcesów przez te 30 lat. Zasłynął z promowania ówczesnej tandety, takich głupich i prymitywnych operetek, które dziś moglibyśmy porównać do puszczania na monarszym dworze jakimś odpowiednika obecnego, disco polo. Przegrał zarówno na, na poziomie polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Polska za jego czasów tak naprawdę stała się po prostu województwem rosyjskim. To po prostu Rosjanie robili co chcieli. Skarb państwa świecił pustkami. Polski skarb państwa stanowił zaledwie 6-9% tego, co zbierał na przykład rosyjski. To po prostu było państwo upadły. Więc Władysław Konopczyński, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, określił Augusta Sasa jako leniwą i bezmyślną bryłę mięsa i tłuszczu. Jedyną pozytywną cechą, którą dostrzeżono w tym Monarsze było to, że był Wierny małżonce, krótko mówiąc, był zbyt leniwy nawet na to, żeby ją zdradzać, co w tamtym czasie było rzeczywiście ewenementem na skalę niemalże światową, nie tylko europejską. Czwarte miejsce w moim rankingu najsłabszych władców zajmuje August II Mocny. Rządził, trudno powiedzieć dokładnie ile, też przez kilkadziesiąt lat, ponieważ przez pewien czas był zdetronizowany, później wrócił na tron przy pomocy Rosji. Był słabym królem, który można powiedzieć, przygotował rozbiory Polski. Był ostatnim królem, który jeszcze miał niezależne państwo. To za jego czasów Polska stała się rosyjskim protektoratem. Datą graniczną jest 1717 rok, kiedy to zebrał się słynny Sejm Niemy. Dlaczego Niemy? Dlatego, żeby nie dopuścić do głosu żadnego posła, który mógłby zerwać Sejm. W każdym razie August Mocny zasłynął z licznych podwojów miłosnych. Liczono, że miał ponad 300 potomków. Natomiast wciągnął w Rzeczpospolitą Wojnę Północną, która zrujnowała Polskę. Nie potrafił w żaden sposób zatrzymać upadku państwa. Gdyby skomplikował, Przyjął taką pasywną próbę wykorzystania czasów pokojów do jakichś reform, byłoby to znacznie lepsze. Pozostawił po sobie piękną architekturę w Warszawie, natomiast po swoich czasach, natomiast no to za mało, aby go uznać za postać no niejednoznacznie negatywną. Był zdolny, był charyzmatyczny, Miał wielkie ambicje, natomiast realizacja tego dokonała się, próba realizacji tego dokonała się, drodzy Państwo, kosztem Polski. Przegrał, bo był w przeciwieństwie do swojego syna, jednego z kilkuset, no, był postacią barwną, ale dla Polski straszną, bo y, y, nawet już y, to jak zdobywał polski tron, pokonał kandydata, zarówno naturalnego syna Jana III Sobieskiego, Jakuba Sobieskiego, a także wybranego równolegle z nim Franciszka Ludwika Bourbona, księcia Conti. Po prostu tutaj się pojawiła taka najlepsza cecha Augusta Mocnego, zdecydowanie i Umiejętność działania, to znaczy e, to, to były burzliwe czasy. W każdym razie, e, po ogłoszeniu e, przez. E, Prymasa Michała Radziejowskiego, tak zwanego Interreksa, czyli regen, regenta w czasach bez wyboru księcia Kontiego, szlachta zaprotestowała, a August, jeszcze wtedy nie August II Mocny, opłacił w Gdańsku atak na przybywającego do Polski burbona. To jego zdecydowanie zostało nagrodzone. 15 września 1697 roku koronował się na króla Polski. Dwa lata później doszło do tak zwanego sejmu pacyfikacyjnego. W tamtym roku też zwołano kończący wojnę z Turcją pokój. Polska odzyskała Podole. No i gdyby rok później nie przystąpił do wojny północnej, miał naprawdę szansę na to, żeby coś zmienić. Niestety słabe, wciąż bardzo słabe państwo wplątał w wojnę, która skończyła się dla niego detronizacją. Pod dyktando króla Karola XII... W lutym 1704 roku szlachta wybrała wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego i zdetronizowała Augusta. No, porządził on do 1709 roku, kiedy powrócił, ale powrócił naprawdę za cenę już kompletnego podporządkowania polski carowi, które się pogłębiło też za zarządów jego syna. W każdym razie produktem, oczywiście można tam wymieniać jego próby, że coś tam próbował się uniezależnić, natomiast był za słaby, był wplątał Rzeczpospolitą w wojnę, która już nawet później po prostu nie pozwoliła bo miał świadomość tego, że jest zależny, coś próbował, ale tworzyć jakieś koalicje. W końcu się poddał, zaakceptował to, że jest po prostu lennym rosyjskim. No i jedyne co zrobił przez ostatnie 15 lat swojego panowania, to starał się zapewnić miękkie lądowanie swojemu synowi. Oparł się tutaj na rodzie czartoryskich. I to zapewniło wybranie jego syna, który jak wiemy również był słabym monarchą. Zajmują w mojej klasyfikacji trzecie i czwarte miejsce najgorszych władców. Piąte miejsce, drodzy państwo, zajmuje Stanisław August Poniatowski. Człowiek mający swoich wielkich wielbicieli z racji nie naprawdę wielkiej inteligencji, wielkiej erudycji, ale jeżeli się bliżej mu przyjrzeć, był po prostu cynikiem, człowiekiem, który zdobył polski tron, ponieważ jako bardzo młody człowiek był kochankiem rosyjskiej carycy i to z temu zawdzięczał polski tron. Do końca życia był na rosyjskiej pensji, coś tam co jakiś czas próbował zrobić, miał dużą świadomość problemów, natomiast państwa uzależnienia. No, Powiem tak, król brał łapówki za rozbiory Polski, ale się nie cieszył. Tak można skomentować jego obrońcom. Potwierdził swoim majestatem, nie stać go było nawet na jakiś symboliczny gest oporu, unicystwienie państwa o 700-letniej historii. Tylko Tadeuszowi Kościuszce zawdzięczamy to, że w 1794 roku król nie skończył na szubienicy lub pod katowskim toporem. On był po prostu łapownikiem, takim brutalnym łapownikiem. Podczas gdy 18 kwietnia 1794 roku. Wzburzony lud Warszawiaków dokonał splądrowania rosyjskiej ambasady. Wyciągnięto notatki ambasadora Osipa Andrzejewicza Igelsztroma, z których wynikało, że tylko w latach 1764-1770 król Stanisław August Poniatowski przyjął od niego 154 tysiące dukatów, co w przeliczeniu na polskie byśmy powiedzieli, że było to Około 2,8 miliona obecnych złotych. Znaczy ówczesnych. A według dzisiejszych pieniędzy to byłoby jakieś 90-100 milionów złotych. Komentujący to historyk Tadeusz Korzon napisał, że Król Stanisław nie cenił się specjalnie, a Katarzyna zrobiła dobry interes, instalując swojego kochanka na takim, na takim poście. Z dokumentów, które Korzon miał w rękach wynikało, że jeszcze brał łapówki i był na jej pensji, zanim został, został królem. Będąc stolnikiem litewskim przyjmował za działalność na rzecz Rosji uwaga 66 tysięcy dukatów. Czyli około 40 milionów złotych licząc w dzisiejszych pieniądzach. W swoim eseju historycznym Wieszanie poeta i pisarz Jarosław Marek Remkiewicz opisał łapówki, które Stanisław August brał za kolejne rozbiory. No i to na przykład opis łapówek za sejm rozbiorowy z 1793. Przed wyjazdem do Grodna ambasada wypłaciła królowi 20 tysięcy dokatów. Potem dodała jeszcze na opłacenie kosztów podróży 10 tysięcy. Katarzyna pozwoliła swojemu ówczesnemu ambasadorowi Jakubowi Siebersowi wydać w Grodnie na opłacenie kosztów rozbioru niezbyt wiele, bo zaledwie 200 tysięcy rubli srebrnych czyli 1,2 miliona ówczesnych złotych polskich. Według obliczeń Korzona znaczną część tej sumy, nawet niemal całość, zainkesował wówczas Stanisław August. W maju 1793 roku dostał w Groniocie wiersa 400 tysięcy złotych polskich, w czerwcu tegoż roku 30 tysięcy czerwonych złotych, zaś w listopadzie 6 tysięcy czerwonych złotych. We wrześniu i październiku otrzymał jeszcze po 14 tysięcy czerwonych złotych, ale te dwie wypłaty nie pochodziły z kasy rosyjskiej. Na rozkaz ambasadora pieniądze wypłacono królowi ze skarbu jeśli więc tak, to znaczy, że od strony pieniędzy spójrzmy, a to, to będziemy musieli powiedzieć, że tym, który najlepiej zarobił na drugim rozbiorze Polski, najwięcej na nim skorzystał, był król Polaków. To podsumował Rymkiewicz. Mogę jeszcze tutaj długo wymieniać i opisywać wielkie łapówki. Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości. Królem Polski był rosyjski agent, rosyjski kochanek Carycy, który... No, gdyby mu okoliczności pozwalały, no to mógłby być wielkim królem, bo rozumiał, że koalisko powinno, że pewne działania się powinny podejmować wtedy, kiedy ma się siłę. Natomiast nie stać go było na zbudowanie jakiejś silnej koalicji. Nie stać go było na charakter, nie stać go taki, żeby w jakikolwiek sposób zademonstrować swoją niezgodę. Nie stać go było w zasadzie na nic. Po prostu e Abdykując, kombinował tylko, jak dostać jak największe pieniądze, żeby spłacić swoje długi. Szanowni Państwo, to poczet moich pięciu najgorszych władców Polski. Jan Kazimierz, człowiek, dla którego zaczęła się zagłada Polski. Człowiek, który doprowadził do potopu szwedzkiego, człowiek, za którego czasów zaczęto zrywać pierwsze Sejmy. Na drugim miejscu człowiek, którego nikt nie pamięta, Michał I, Michał Korybut-Wiśniowiecki, człowiek, który przez cztery lata nie zrobił nic z upadającym państwem, jeszcze tylko pognębił je i zezwolił na podpisanie upokarzającego traktatu, który z polskiego mocarstwa czynił tureckiego lennika. Trzecie miejsce to August III, człowiek, który przez 30 lat nie zrobił nic. Co będę mogło być niezłą taktyką, ponieważ przez te 30 lat, przez to, że nie robił nic, nie było żadnych rozbiorów, Polska po prostu powoli stawała się częścią rosyjskiego imperium. Na czwartym miejscu jest jego ojciec, człowiek, który był może bardzo ciekawym człowiekiem, barwnym. Ale wplątał Polskę w ambitne wojny, które przyspieszyły uzależnienie od Rosji. A następnie, jak już to uzależnienie wpadło, to poza planowaniem nie wyszedł z żadną inicjatywą, nie zbudował żadnej koalicji, nie wpadł na pomysł, jak ma wyciągnąć Polskę z bagna, w które sam je wpędził. Wreszcie ostatni z władców, grabarz Rzeczpospolitej Stanisław August Poniatowski. Człowiek, który po prostu e, zrobił karierę, na wyprzedaniu kawałka Polski po kawałku, brał pieniądze za każdy rozbiór polski, kombinował, jak wygodnie żyć, będąc likwidatorem państwa polskiego. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i go rozpowszechnianie jak najbardziej. A Państwu polecam Historię Ekspert. To jest, drodzy Państwo, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Tutaj jest Artykuł zdrajcy okupowanej Polski to jest świetny materiał o bardzo niebezpiecznym temacie, którego unikają historycy, o tym, że Polska miała aż ponad 100 tysięcy kolaborantów. Większość z nich nie poniosła kary, ponieważ poza powieszeniem nielicznych i wsadzeniem do więzieni reszta donosicieli gestapo skończyła jako darmowi konfidenci, a później tani konfidenci e, e, polskiej bezpieki. E, tak więc, e, drodzy Państwo, tutaj z, przelewamy zmowę milczenia. Oprócz tego, w tym numerze jest świetny tekst, e, Tajemnica Śmierci Piosuckiego. To jest materiał o tym, że dyktator polski zmarł na kiłę. To nie są dziennikarskie ustalenia, to jest książka Marka Kamińskiego, absolwenta Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, prowadzącego w przeszłości badania naukowe na uniwersytecie w Północnej Karolinie, na szkole, w harwardzkiej szkole medycznej, a także na uniwersytecie w Wisconsin. I to właśnie jego zdaniem przyczyną śmierci Piusuttkiego była kiła trzeciorządowa, dlatego też ukryto jego mózg, bo jego przebadanie mogłoby udowodnić tą hipotezę. Oprócz tego, drodzy Państwo, szereg innych interesujących artykułów, jak na przykład o burdelu dziadka Donalda Trumpa. Były prezydent USA miał dziadka, który dorobił się fortuny na nierządzie. Co ciekawe, również jego ojciec był bardzo barwną postacią, która bywała zatrzymywana na imprezach Ku Klux Klanu. Burdel dziadka prezydenta to jest materiał o rodzinie Donalda Trumpa. Szanowni Państwo, historia ekspert, polecam Państwu również, polecam blog redaktora naczelnego historii ekspert wideoblog Aleksandra Pińskiego. Tam właśnie Państwo możecie znaleźć materiały z ekonomii, także z historii i z nauk społecznych. Szanowni Państwo, do zobaczenia.